Nie było miejsca dla ciebie w niejakiej serca zagrodzie i narodziłeś się, Zbawco, w żłobie stajennym i chłodzie. A teraz patrzysz na płaje tych, co się w żłobach budzili. Za bielą stołu opłatka niejedno serce wciąż kwili. Dzięki ci, że w opiece masz braci, bieszczadników. Choć życie twarde każdy pcha, to wzruszeń weń bez liku. Dzięki ci, że przy żłóbku twym ma miejsce brać kochana. Mimo że nas do nieba bram prowadzisz na kolanach. Powstaniem przecie dla ciebie i każde serce się wzruszy, bo twoja siła tkwa w głębi bieszczadzko-człowieczej duszy. Powstaniem z żłobów barłogów, by wyznać dziś tobie szczerze, że pod strzechami swych domów w twą wolę zbawienną wierzę. Dzięki ci, że w opiece masz braci, bieszczadników. Choć życie twarde każdy pcha, to wzruszeń weń bez liku. Dzięki ci, że przy żłóbku twym ma miejsce brać kochana. Mimo że nas do nieba bram prowadzisz na kolanach. Witamy Państwa bardzo serdecznie w odsłonie zimowej Biesiady Poetyckiej w odcinkach. Przywitała nas liryczna kolęda Bieszczadników ze słowami Zbyszka Habrata, naszego nieobecnego w tej chwili kolegi, który miał być gościem, ale niestety, drodzy Państwo, choroby nie omijają nikogo i z tego miejsca pozdrawiamy bardzo gorąco naszego klubowego kolegę Zbigniewa. Trochę chcielibyśmy się dowiedzieć od niego samego o nim, o tym, czym jest dla niego natchnienie, dla poety, który oddał swoje słowa muzyce i ta muzyka niesiona poezją śpiewaną już nazwana zostanie. Piękną piosenką przywitaliśmy Państwa. Muzyka i gitarowe dźwięki należą do Janusza Płoszaja, barda tarnowskiego. Drodzy Państwo, jesteśmy ze Zbyszkiem Habratem myślami. Gdyby on tutaj był z nami, bardzo wielu z Państwa skojarzyłby się absolutnie nie bezbłędnie z Bieszczadami, z Bieszczadem.
i tam właśnie chcielibyśmy Państwa zabrać. Kolędowaliśmy, ale już święta za nami. Poezja zimowa, poezja zawiana nutą bieli też za nami. Niedługo, mamy nadzieję, wiosna i teraz przygotujmy się do wspomnień, bo każdy z nas, Bieszczady, Beskidy, ma pewnie w sercu, a poezja śpiewana naszego tutaj regionu to na pewno właśnie poezja bieszczadzka, beskidzka. Chcielibyśmy zabrać Państwa w te klimaty następną piosenką do słów naszego kolegi Zbyszka Habrata w Bieszczadach, oczywiście z muzyką i wykonaniem Janusza Płoszaja. A jeszcze zanim muzyka, chciałabym poświęcić słowo naszemu koledze. Mówimy o poetach, ale przecież Zbyszek to człowiek wielu talentów, to malarz i chcielibyśmy ukłon w stronę jego niezwykłych bieszczadzkich właśnie, ilustrujących kolejny utwór obrazów skłonić się. To plastyk, to człowiek natchniony Bieszczadem. Tutaj wszyscy oczywiście zgodzą się. Drodzy Państwo, kolejny utwór w Bieszczadach, słowa Zbyszek Habrat, wykonanie muzyczne Janusz Płoszaj. Tutaj w Bieszczadach mnie dobrze nie było. Napotkałem gdzieś może licz człowieka jednego, odzianego w zwyczajną ludzką przyzwoitość. Większość chce się promować na plecach bliźniego. Jak już doktor pisał, widywałem tabuny przy każdej wsi progu, wbijających się w kadry i do kufla przysiad. Nie oceniam, zostawiam sprawę Panu Bogu. Czysty, przeprowadzać raczy, kto i w czym się hartował na chwałę stworzenia, kto był druhem ubogich, a kto zaś bogaczy. Gdy przychodzi na ciebie nędza lub brak mocy, to do kamer zagrają jałmużnę w kapelusz i odchodzisz samotnie, nie mając pomocy, w piach kopnięty jak przedtem, kopnięto już wielu. Wyznawając uczciwość, młody bieszczadniku, tak na ucho ci szepnę, więc nie mów nikomu. Po przebytych rękach, których tu bez liku, spal kapelusz, weź plecak i wracaj do domu. Thank you.
nie będzie ballady tej tu wyśpiewywał, bo zaburza koloryt baśniowy o ziemi, gdzie standardem bytności do aniołów miłość, gdzie przybywasz i żyjesz niby z braćmi swymi. A świat piękny jest przecie niekoniecznie tutaj, i miłości wzajemnej wśród bliźnich bez liku, więc z nim z ciebie wyrośnie tu wioskowy hultaj. Zajrzyj w głębie swej duszy, młody bieszczadniku. Zostajemy w klimacie Bieszczadu i trochę będziemy skręcać w kierunku osobliwości bieszczadzkich. Wszyscy, którzy w Bieszczadach znaleźli się, na pewno spotkali na swojej drodze postaci, które wywarły w pamięci niezatarty ślad. W utworze Edwarda Marszałka, naszego kolejnego znakomitego krośnieńskiego poety, członka klubu literackiego, którego bardzo gorąco również pozdrawiamy. W utworze Edwarda Marszałka pojawia się taka jedna z osobliwości bieszczadzkich, Adaś Drwal. Ten koloryt lokalny poczujemy. Proszę Państwa, poezja śpiewana, bardziej taka, mniej liryczna może, ale też z przymrużeniem oka, wspomnieniem. Utwór będzie wykonywał Mariusz Wdowin. Zapraszamy. Drągal, co kradł przygodę losowi, jak inni kradną czas. Tu dojrzałe wino, tam kobiety młode, po upojnej nocy rano ruszał w las. Ścinał buki piłą, potem koń mi swoził. Swój leśny urobek nie miał czasu zjeść. Twarde było życie, mocna była głowa, ostro czasem w bójce zabolała pięść. Góry ból koiły i bywały lekiem na życiowe wpadki, upadki i wzloty. Rzadko z jakim zagadał człowiekiem, w głowie chował myśli szczero złą. Tylko w knajpie po dobrym wypiciu Adaś robił się nadzwyczaj szczery. Szczerze też w każdym mordobiciu machał pięścią jak obuchem siekiery. Praca Drwala to nie przedsień nieba, Adaś zresztą nie chciał zostać świętym.
z lasu wracał zrąbany jak trzeba, z knajpy czołgał się ten głośnięty. Wreszcie zgorzałom rozstał się na dłużej, rozlazła się pilarka, rdzewieją siekiery, w bukach prowadnicy dziś już nie zanurzy. W czas mądrzałeś, Adaś, do jasnej cholery. Tak za kapior i niedoszły rolnik w góry wrasta zimą i latem. Adaś Trwal, człowiek całkiem wolny, mieszka dzisiaj gdzieś na Wołosatem. A jak zajdziesz pod wieczór do niego, do izby bez foteli, wygód i dywanów, uściśnie cię jak starego kolegę, łapą sękatą niczym jawor znad sanu. Łapą sękatą niczym jawor znad sanu. Drodzy Państwo, poezja śpiewana każdemu kojarzy się prawdopodobnie z czymś innym. My dzisiaj bardzo przylgnęliśmy do Bieszczadu i spacerujemy granią w stronę szczytów. A w tę stronę zabierze nas kapela spod Rubani. I teraz troszeczkę szerzej. Poezja śpiewana bardzo często opowiada nie tylko o konkretnych miejscach, czy wydarzeniach, czy ludziach, ale opowiada o tym, że przemijamy, opowiada o tym, że nie przemijamy. Takie przemijanie, nieprzemijanie, coś, co trwa i pozostanie w naszych sercach na pewno, w pięknych dźwiękach kapeli spod Rubani, do słów Edwarda Lechety, liryczna piosenka dla palących. Wieczór już, ostatni płomień słońca, jak papieros dopala się dzień. Jesteś ze mną, czy będziesz do końca, zanim wszystko rozwieje się w dym? Jeszcze raz zaciągnąć chce się życie, jeszcze raz chcę poczuć życia smak. Dzień ten minął i wszystko przeminie, tylko popiół zostanie i wiatr. Jeszcze raz zaciągnąć chce się życiem, jeszcze raz chcę poczuć życia smak. Dzień ten minął i wszystko przeminie, tylko popiół zostanie i wiatr. Już noc, zgasł niedopałek słońca, jak papieros dopalił się dzień. Jesteś ze mną i bądź już do końca, zanim wszystko przeminie jak sen. Jeszcze raz zaciągnąć chce się życiem, jeszcze raz chcę poczuć jego smak. Dzień ten minął i wszystko przeminie, tylko popiół zostanie i wiatr. Jeszcze raz zaciągnąć chce się życiem, jeszcze raz chcę poczuć jego smak. Dzień ten minął i wszystko przeminie, tylko popiół zostanie i wiatr. Thank you.
się życiem. Jeszcze raz chcę poczuć jego smak. Dzień ten minął i wszystko przeminie. Tylko popiół zostanie i wiatr. Tylko popiół zostanie i wiatr. Zatrzymajmy się przez chwilę nad... Zastanówmy się nad obrazem dopalającego się papierosa. Może nie jest to chlubny obrazek, ale drodzy Państwo, taka właśnie metafora ludzkiego żywota przed chwilą wybrzmiała. Jeżeli chodzi o zapamiętane postaci przeze mnie, to właśnie Ryszard Szociński, poeta, który 3 lata temu odszedł. Jemu poświęca swój utwór Zbyszek Habrat. Przepiękny utwór, do którego muzykę napisał i wykonał Janusz Płoszaj, bard, z którym Zbyszek nawiązał współpracę i nie tylko właśnie pod kątem tej ballady dla nieżyjącego kolegi poety, ale szerzej. I natomiast jeżeli chodzi o ten wielki temat w poezji, czy w poezji śpiewanej odchodzenia i poświęcane odchodzącym, nie ma ich już wśród nas, poetom, ludziom, utwory, to takim utworem być może nasuwać się tu może testament. Proszę Państwa, nie do końca testament, ale gdyby był tu dzisiaj z nami Zbyszek Habrat, z całą pewnością sięgnąłby do tej ballady krakowskiego poety Andrzeja Sikorowskiego, ponieważ rozmawialiśmy ze Zbyszkiem i wiem, że on sobie by tego bardzo życzył, aby tutaj wybrzmiał pewien cytat, który jest takim mottem Zbyszka, jego twórczości przyświecającym. Posłuchajcie Państwo, to ma ogromny związek z tym, co za chwilę usłyszymy, ponieważ kogoś już z nami nie ma, a przestroga dla tych, którzy jeszcze są. Ty jednak drogi swej nie zmieniaj. Chociaż majaczy w gęstej mgle, ludziom potrzebne są wzruszenia, a barykady nie. Zatem, drodzy Państwo, pamiętajmy o odchodzących. Poezja śpiewana nam to ułatwi, umożliwi. To był fragment z ballady Sikorowskiego Przestroga dla córki. A teraz wracamy w Bieszczady. Postać związana z nimi nierozłącznie, chociaż już nie wśród nas. Ryszard Szociński we wspomnieniu w balladzie do słów Zbyszka Habrata z muzyką Janusza Płoszaja i instrumentarium wspomagającym Bogusława Wojciecha Maciaszka. Drodzy Państwo, tą balladą chciałam się Państwu ukłonić nisko. Bardzo serdecznie zaprosić do pozostania z nami w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Cóż warte nasze wędrowanie, myślę nad grobem tegoż człeka, choć wiara w stwórcy zmiłowanie, nigdy nie wiemy, co tam czeka. Łzy tutaj, niezdatne niczemu, wszak pewnieś już dotarł do raju, a słowo na radość bliźniemu, choć Bieszczad nasz ciągle na płaju. Te zielone światy moich marzeń. Jest dziś taki świat i jesteśmy dziećmi cudownego świata. Jest dziś taki świat, te zielone światy moich marzeń. Jest dziś taki świat
i jesteśmy dziećmi cudownego świata. Lecz co Bieszczady nam, czy Bieszczad? Wszystko niewartość w jednej chwili. Myśmy się nimi zachłysnęli, myśmy się nimi zapętlili.